sobie TikToka, zobaczymy coś dla niej ciekawego. Napiszę do niej, fajnie by było mieć nową koleżankę. O, nowa wiadomość przyszła, zobaczymy co to jest. O, znowu jakaś małolata napisała. Muszę od niej zdobyć jakieś dużo informacji. Napiszę coś do niej. Nie napisał, trzeba to sprawdzić. O, to ta dziewczyna, do której napisałam wczoraj. Muszę jej coś odpisać. O, znowu coś do mnie napisała. Zobaczymy co tym razem. O nie, muszę coś wymyśleć. Ona nie może się dowiedzieć, że ma 40 lat. Ktoś mi napisał. To ona. Co mi napisała? Mówi, że ma 14 lat i prosi mnie o zdjęcie. Sądzę, że nie mam się czego bać. Wyślę jej. Napiszę jej, żeby wysłała mi swoje zdjęcie. O, znowu coś napisała. O, tak jak myślałam. Młoda i głupia. O nie, ona prosi mnie o zdjęcie. Muszę szybko coś znaleźć w internecie. O, znalazłam dobre zdjęcie. To jej się na pewno spodoba. Powiedziała mi. Napiszę jej, że jest bardzo ładna. O, znowu coś napisała. Napisała, że jestem bardzo ładna. Może mnie polubiła? O, teraz napiszę jej o jej adres. Jak odpiszę, to już będzie z górki. Do mnie napisała. Ciekawe co? Pyta się o adres. Sądzę, że jak jej powiem, to nic się nie stanie. O, chyba znowu coś mi napisała. Misja wykonana. Teraz trzeba znaleźć tylko jej dom. To jest zmęczona tą wędrówką. O, to chyba ona. Tak, to na pewno ona. Muszę uciekać. Na pewno ona. Muszę się przyjrzeć jeszcze raz. Nie jestem pewna, czy to na pewno ona. A jednak miałam rację. To na pewno ona. Misja wykonana. Tak, jestem tą dziewczyną, która wczoraj pisała się, no.